Chrystus. Pozdrawiam was, bracia i siostry, wierni Kościoła Kieleckiego. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców ziemi świętokrzyskiej i tych wszystkich, którzy szukają prawdy, dobra, harmonii i miłości. Święta Bożego Narodzenia to czas odkrywania tego, co najpiękniejsze. Bożej miłości, która przychodzi do naszego świata w osobie Jezusa Chrystusa. To właśnie w święta Bożego Narodzenia Bóg niejako rezygnuje ze swojej mocy i wszechmocy, aby w osobie Jezusa Narodzonego okazać nam swoją miłość, wejść w nasze ludzkie sprawy, codzienne, zwyczajne, tak jak przychodzące dziecko do rodziny, która go oczekuje. Życzę wam, drodzy bracia i siostry, i wszyscy ludzie dobrej woli, aby ten czas był pełen pokoju i radości, rodzinnego ciepła i pochylenia się nad tajemnicą Jezusa Chrystusa, Boga z nami, Boga wśród nas i dla nas. Niech z odkrywania w tym źródle Bożej miłości każdy z was napełni się tym, co dobre i szlachetne, aby nasze życie było pełne zgody, harmonii i pokoju. Niech Matka Najświętsza wyprasza wam wszystkim potrzebne łaski. Jednocześnie mają na horyzoncie dar nowego czasu, nowego roku. Życzę, aby poprzez Boże Narodzenie każdy z nas zaczerpnął tyle siły, nadziei i radości, aby ten nowy rok dla wszystkich był również szczęśliwy. Życzę wszystkim pięknych przeżyć bożonarodzeniowych, a Boże błogosławieństwo niech będzie darem dla każdej rodziny, każdego serca, które tęskni za Jezusem, a jednocześnie, które tęskni za prawdę, za prawdą i dobrem. Szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.